to nie mogę nie wrócić do Ciebie i do Twoich słów i zapytać, cytując Cię oczywiście, że każda książka jest porażką. Zmieniłeś już ten etos? Nie, słuchaj, wczoraj w Opolu dziewczyna, która prowadziła ze mną spotkanie, czytała fragmenty, z uporem takim czytała te fragmenty. Ja mówię, kto to napisał w ogóle? Wiesz, miesiąc po skończeniu już wiesz, że to można inaczej zrobić. No. Jest porażką, absolutnie. Jest porażką, wiesz, jak ktoś czyta twój tekst, jak sam czytasz, wiesz, po jakimś czasie widzisz, że to można było jeszcze lepiej zrobić po prostu. Tak jak z graniem, że można to lepiej, szybciej, wolniej zagrać. Andrzej, to nie jest taki trochę smutek artysty i smutek twojego życia, że wiesz, że piszesz książkę i potem sobie mówisz, nie, że można było lepiej, że to jest takie doświadczenie, że no taki trochę syzyfowe. No jest smutek, ale dzięki temu jakoś zapieprzasz cały czas, no, że się nie poddajesz. Jasne, że jest zawsze przegrana, że zawsze można było lepiej, że znasz wielkich pisarzy światowych, jakichkolwiek, którzy robią to od ciebie lepiej. Ale to na tym polega, no, dostajesz w dupę, ale się podnosisz, a jeszcze raz spróbuj. Tak to jest, no. Tak to jest, niestety, no. To cię zmusza do walki gdzieś, no. Jest przegrana, ale co za, wiesz, osiągnięcie podnieś się z wygranej walki, podnieś się z przegranej, że wiesz, że... No tak, ale cały czas mówisz, cały czas przegrywam i żyć z tym do końca, to... Wiesz, no ale masz po co żyć, no, tak? Walczysz jednak, no. Ale co, napiszesz genialną książkę, super jest, no to ja teraz już nic, siedzę, piję szampana, albo wiesz, nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi w życiu, tak sobie myślę. Chodzi o to, żeby, wiesz, no, wiedzieć, że ono jest niedoskonałe, że jest nie takie, jak chcesz, ale je podejmować. No i pisanie jest jedną z form, wiesz, tego gdzieś, no. Już nic innego nie potrafię robić poza jeżdżeniem samochodem, wiesz, i rąbaniem drewna. Czy to, że zdecydowałeś się, ten moment rzeczywiście tego twojego życia, no wracam oczywiście do murów, bo zrobiło to takie wrażenie, że każdy mówi, że dokładnie każdy w innym miejscu, to prawda, tylko przysiadł po przeczytaniu. To jest ten moment rzeczywiście, że wtedy powiedziałeś sobie tak, wiem, jestem, zrozumiałem, jestem, będę pisarzem. Co ty, no przecież to o co innego w tych murach chodziło. Ja siedziałem w tym więzieniu tam półtora roku, wiesz, za to, że z wojska uciekłem. I sobie siedziałem wszystko do końca. Jak już sobie wyszedłem, no to mój kolega z podziemia, Jarema Dubiel, który tam jest anarchistą wtedy był. Ty weź ty napisz, kurczę, książkę o tym, bo to wiesz, jakąś tam były takie książki o więzieniach, a oni to wiesz, jakąś folklor opowiadają, wiesz, albo częściową prawdę, napisz jak było. No to ja siadłem, pracowaliśmy w cukrowni wtedy w Malczycach za Wrocławiem. Mhm. Takie jakieś wielkie silosy tak, zabezpieczaliśmy. Kierunek Legnica. Żeby te pijaki, co tam w sezonie te worki z cukrem noszą na te siódme piętro albo dziesiąte, nie spadali, tak od razu takie siatki zakładaliśmy, żeby tych pijaków tam łapało. I ja wieczorem napisałem Murę Hebronu przez dwa tygodnie. Więc tu usiadłem, jeszcze nie było żadnych komputerów, ręcznie cztery zeszyty zaczerniłem, potem to przepisałem na maszynie. Oni nawet mi jakąś zaliczkę zapłacili, jakieś tam podziemne wydawnictwo, nie pamiętam które. To 84, trzeci rok. Ja im to oddałem. I Jarek Dubiel po dwóch tygodniach albo trzech mówi, nie, to jest takie straszne, że to nie wydadzą tego. A zaliczka co? Nie, no weź tą zaliczkę już. Ale nie pisz, a ty mówisz, tak będę pisał. Nie, no tu wiesz, tu potem się zaczęła wolność, 92, trzeci rok, mój przyjaciel, już nieżyjący niestety, wyjechał do Finlandii, też robił wysokościowe roboty, malował jakieś takie kominy tam, co mają 400 tysięcy metrów, tam księżyc sięgają i wrócił z dużymi pieniędzmi, a prowadził wydawnictwo, on buddystą był takim, czego ja nie rozumiałem, okej, ale szacunek miał. I wydawał różne buddyjskie kwity, jakieś tam nauki tych mędrców, kurczę, takie pitu-pitu, ja przepraszam. I mówi tak, masz tą książkę jeszcze? Nie, no mam gdzieś, to ja ci to wydam. Tak wiesz, za free w ogóle wziął, przyjaciel ci to wydał i tak się zaczęło, no. A że zawsze chciałem, wiesz, nie wiadomo, jest taka granica między czytaniem, ja czytam strasznie dużo i zawsze czytałem, wiesz, jak taki kretyn no, od dzieciństwa, idę ulicą, książka z biblioteki, pierdol latarnie, halsuję w bok. Nie wiadomo, kiedy to jest, no kiedy się, wiesz, czytanie w pisanie zamienia. W którymś momencie jest tak, że kurde, to może ja też potrafię, to może ja też spróbuję. Napiszę swoją historię, której nikt mnie jeszcze nie opowiedział, nie opisał.
coś takiego, nie ma granicy po prostu, wiesz, każdy z tych pisarzy zaczyna inaczej pewnie. Jedni piszą dla sławy, ja pisałem dla rozkoszy. No to jest piękne, pisać dla rozkoszy. Nie potem mieć, przychodzi sława. Tak, potem przychodzi sława, nie mieć w głowie czego innego na początku. Absolutnie nie masz. To wracając do tego, co powiedziałeś o sztuce i mówiliśmy, że książka ciągle, to jest jakaś sztuka, która uważasz, że jest perfekcyjna i dopracowana? Próbowałeś muzyki, próbowałeś filmu, próbowałeś teatru, o książce mówisz, zawsze będzie lepiej. To którą z tych muz, poza książką, byś wybrał? Książkę, tak. Epizody filmowe grałem kretyny bez filmu. Umiarkowanie udany według tam, nie wiem, moich scenariuszy, tych książek. Książka, nagrywam płyty, wiesz. Skaczę po estradzie z Hajdamakami. No. Niesamowite doświadczenie. Super doświadczenie. Wiesz, ja całe życie chciałem być rock'n'rollowcem, tak. Bo nie miałem na niczym grać, bo być granie wymaga ćwiczenia. Chciałem być perkusistą, zawsze marzyłem o perkusji i ta biedna rodzina to perkusję kupi. I nawet jeździłem na jakieś lekcje w Warszawie, do jakiejś tam, ale kobieta wykładała. W latach 70-lecie kobieta bandytów uczynił, to wybacz, ale nie jestem seksistą, moja książka o tym świadczy, ale kobieta, czyli po klasycznym kształceniu jakieś kotły, coś wtedy, ja chciałem na zestawie. Po prostu. A w domu kasy nie było, gdzie bym zestaw ojciec kupił? Proszę. To jak nie perkusistą, to wokalistą. No nie, to nie możesz, jaki wokalista. Jak Johnny Cash mówić tak w świecie, to też mniej więcej. A z Hajdamakami wyszło. Ale na przykład pisząc musisz coś słyszeć, czy zupełnie się zagłębiasz i koniec, jesteś odizolowany. Czy, tak? Z rytm nieustanny. Tak? Słuchasz prozy, którą napisałeś tam. Musi przejść test rytmiczności jakiejś połamanej, wariackiej. To się musi dać powiedzieć, wyśpiewać właściwie. Także wiesz, muzyka absolutnie. No. Wiesz, no podejrzewam, że literatura na początku była śpiewem, jakimś opowiadaniem, gdzieś tam przy ognisku, wiesz, gamonie słuchały, a wojownicy, wiesz, swoje zwycięstwa opisywali. To jest to i to jest, wiesz, to musi być brzmienie, musi być natężenie. Nie wierzę w suchą narrację taką, tę, że musi być muzyka, musi być rytm, to jest podstawa. I dlatego czasami z chłopakami idę w jakieś takie, wiesz, hajdamactwo. Cudowne doświadczenie, a dzikie ludzie byli z tej Ukrainy.